To jest ćwiczenie na portalu Khan Academy pod tytułem łamki na osi liczbowej. Polecenie brzmi przesuń pomarańczową kropkę na osi liczbowej do pozycji 3 czwarte. Możesz zmieniać liczbę podziałów odcinka jednostkowego, żeby otrzymać odpowiednie znaczniki na osi liczbowej. Zobaczmy o co tutaj chodzi. Mamy na osi liczbowej przedział od 0 do 1. Jeżeli chciałbym przesunąć kropkę do 3 czwartych, to najpierw podzieliłbym odcinek pomiędzy zerem i jedynką na czwarte części, na cztery równe kawałki. Chciałbym, żeby tu była czwórka. Podział odcinka jednostkowego na cztery. No i mamy podział na cztery części. Wpisałem czwórkę i jednostkowy odcinek podzielił się na cztery: jeden, dwa, trzy, cztery. I to są czwarte części jedności: jedna czwarta, jedna czwarta. I 1 czwarta, i jeszcze 1 czwarta. Nas interesuje 3 czwarte. 1 czwarta, tutaj znowu 1 czwarta, czyli razem 2 czwarte. Tutaj jeszcze raz 1 czwarta, czyli razem 3 czwarte. No i mamy odpowiedź. To jest 3 czwarte na osi liczbowej.